Połowanie na marzenia to program, w którym spełnisz swoje najskrytsze marzenia. Koniecznie obejrzyj, żeby dowiedzieć się jak. Intro. Siemanko, witam Was w pierwszym oficjalnym odcinku programu Połowanie na marzenia, w którym to Ty, oglądając ten program, możesz się dowiedzieć, w jaki sposób, bardzo prosty sposób, możesz spełnić swoje najskrytsze marzenie. Dowolne marzenie. Czy jest haczyk? Jest haczyk. Czy jest duży? Jest bardzo nieduży haczyk, ale jest haczyk. Bardzo niewielki. No, zaraz się dowiesz. Połowanie na marzenia. Połowa nie na marzenia, ale połowa już tak. Połowa czego? Połowa monetyzacji. Wszyscy wiemy, to nie jest żadna tajemnica, że filmy na YouTube zarabiają pieniążki, tak samo jak i ten film zarobi pieniążki. Zamysł tego programu jest taki, żeby połowę zarobków tego programu, czyli 50% odcinka, przeznaczyć na spełnienie marzenia dowolnego widza z danego odcinka. Jeden odcinek, jedno marzenie. Może być tak, że będzie jeden odcinek i dwa marzenia. Teraz pytanie, kogo wybierzemy, czyje marzenie spełnimy, dlaczego i za jaką kwotę? O tym już mówię, już tłumaczę. Jesteś, oglądaj. Człowieku, jeśli marzy ci się kebab, świetnie, zasponsorujemy ci kebaba. Jeśli marzy ci się własne mieszkanie, a ten film zarobi 2 miliony złotych, to za 1 milion złotych przeznaczamy na budowę twojego mieszkania, domu. Taki jest zamysł tego programu. I nie jest to żadna ściema. Połowa nie na marzenia. Teraz pytanie, dlaczego ja jako twórca oddaję tylko 50%, a nie 100% swoim wiernym widzom? Dlaczego nie całość? Otóż jest to bardzo proste. Oddajemy 50%, dlatego że pozostałe 50% to są koszta, które musimy ponieść, aby zrealizować ten odcinek. Po pierwsze, człowiek Jacek, który montuje ten film, też musi za coś żyć, bo ja nie jestem tak dobry jak człowiek Jacek, żeby zmontować ten film w taki sposób, a człowiek Jacek jest dobry, żeby zmontować ten film w taki sposób, więc są to koszta montażu. Przy okazji, jeśli będziemy realizować marzenie któregoś z widzów, trzeba na to marzenie dojechać, często poświęcić jakieś koszta paliwowe, hotelowe i inne, więc po prostu w tym przypadku tak to wychodzi, że też poniesiemy koszta, które jakby też, no jakby trzeba. Żeby nie ponosić kosztów z części widza, którą jakby wygrał swoim marzeniem, odcinkiem, monetyzacją, no to będziemy to brać po prostu ze swojej kieszeni. Dlatego 50% jest dla widza, a 50% jest na realizację i na utrzymanie całego tego programu. Kogo wybieramy i czyje marzenie spełniamy? Jest to bardzo proste. Spełniamy marzenie widza, który zostawi je w komentarzu. I teraz pytanie, jakie są kryteria? Co trzeba napisać? Komentarz musi być kreatywny. Ale czy każdy komentarz wygrywa? No nie. Wygrywa ten komentarz, który będzie najbliżej kwoty, jaką zarobi ten film na YouTubie. Po prostu. Ale jestem spasiony. Jeśli ty napiszesz komentarz, że marzy ci się, żebym ja do ciebie przyjechał i zasponsorował ci kebaba i to jest twoje marzenie, a ten film zarobi 40 zł, to twój komentarz będzie najbliżej kwoty, którą zarobi odcinek, bo wtedy dwie dychy poświęcamy na to, żeby kupić ci kebaba i robimy z tego odcinek. Pytanie, jakie są kryteria, ile właściwie zarabia taki film na YouTubie? Średnio, za 1000 wyświetleń film na YouTubie zarabia od 10 do podobno nawet 40 zł. Wszystko to, ile zarobi film, ile, jakie są statystyki, jaki jest przewidywany szacunkowy przychód danego odcinka będziecie mieli gdzieś tu na ekranie, bo Jacek, montażysta, już zadbał o to, żebyście wy mieli wszystko czarno na białym, biało nad czarnym, żebyście widzieli po prostu, ile odcinek zarobił. A sponsorem naszego programu jest firma, jeszcze nikt, bo nikt się nie zgłosił, ale tu jest to miejsce, więc jeśli chcesz zostać sponsorem tego programu, to jak najbardziej jest tu twoje miejsce. Tak jak wspomniałem, 50% tego, co zobaczycie, co wyskoczy wam na ekranie z zarobków odcinka, poświęcamy na spełnienie marzenia widza, więc wasza w tym kwestia, żeby ten film wylądował w jak największym polu rażenia, czyli trzeba go udostępnić, trzeba podesłać koledze, koleżance, mamie, kotu, krowie, psu, koniu i tak dalej, udostępnić na Instagramie, nagrać w tym TikToka, wspomnieć, że ej, jest taka seria, której jeszcze... Będę kichał. Dobra, nieważne. Żeby po prostu algorytm stwierdził, że o, ten YouTube, ten odcinek na tym YouTubie trzeba pozycjonować, ten odcinek zarobi więcej, ty dostajesz statystyki, ile zarobił i 50% tego poświęcamy na być może nawet twoje marzenie. Możliwe, że komuś marzy się rower, komuś marzy się samochód, może komuś marzy się kebab. Co ja z tym kebabem dzisiaj w ogóle ciągle? Komuś marzy się pluszak, wycieczka, USA, Włochy, Italia, to samo, Rzym, nadal to samo. Wenecja też to samo, ale ogólnie jeśli wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że jak zarobi, to ja wam to zasponsoruję. A może komuś z was marzy się po prostu prosta rzecz, bo może być tak, że ten pierwszy odcinek zarobi jakieś złotówkę, 2, 3, 5 zł, a ktoś napisze, że marzy mu się spotkanie z influencerem, z panem kasjerzem, Andrew Danielem, z Nieobliczalnym Patrykiem, z kimś jeszcze mu się marzy spotkanie, a ja jako twórca, który ma jakieś tam zasięgi, spróbuję to spotkanie wam po prostu zorganizować w ramach tego odcinka, bo jest taka możliwość również. I to właśnie do tego przechodzimy, co jeśli film nie zarobi nic. Szansy takie nie ma. Film zarobi na pewno złotówkę, 2 bądź 3 bądź 5, może zarobi 10, może zarobi 50, może 100. Nie mam pojęcia. I teraz w tym odcinku, w tym momencie, kiedy ja to mówię, ty wchodzisz w sekcję komentarzy i piszesz, marzy mi się, marzenie, dlatego że, kreatywnie, chciałbym, żeby wygrać, dlatego, bo co, bo i dlaczego, i tak, o, marzenie, kreatywnie, a potem strzała udostępniasz dla lepszych zasięgów, albo wysyłasz swoim kumplowym już kumpel,
weź, napisz tam swoje marzenie. Może i ty też wygrasz. Chodzi o to, żeby ten program nabrał jak największego rozgłosu, bo w momencie, kiedy ten film zarobi więcej, to więcej możemy poświęcić na realizację marzenia widza. I tak jak wspomniałem, jeśli film zarobi 1 000 000 złotych, co jest mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć, to wtedy 500 000 przeznaczamy na realizację marzenia z komentarza, który będzie najbliżej tej kwoty. Czyli jeśli ktoś z was napisze, że marzy mu się kebab, ale film zarobi nie 40 zł, zarobi 40 tysięcy, no to będzie daleko. A może pod tym samym filmem ktoś napisze, że marzy mu się nowe, porządne auto. To 20 tysięcy poświęcamy na zakup tego auta i sprezentowanie tego auta dla widza, który napisze ten komentarz. Aczkolwiek to może być jakiś inny komentarz, bo ktoś może napisać, że marzy mu się coś innego. A ja mam takie marzenie, żeby być wiecznie zdrowym. Ale skupmy się tutaj w tym programie jednak na rzeczach materialnych, czysto materialnych i spełniajmy marzenia, które są faktycznie do zrealizowania. Czyli faktycznie, jeśli ten film zarobi 100, a ty nie masz możliwości, bo żyjesz od pierwszego do pierwszego, żeby kupić sobie nowe spodnie, to powiedz, że marzysz sobie o nowych spodniach marki takiej i takiej. Opisz dlaczego, żeby ten komentarz był kreatywny. Udostępnij komuś ten film, żeby zarobił więcej, a ja ci kupię spodnie, gościu. A może ktoś z was napisze, że marzy mu się pieniążki, czysta gotówka i on sobie już na coś to poświęci. Możemy tak zrobić. Jeśli ty uwarunkujesz to marzenie, no przecież marzy mi się 500 zł, a odcinek zrobi 1000 i trafiłeś co do gotówki, to masz 500 stary. No wykorzysta stary, bądź stara, bądź ty, na co chcesz, to sobie wykorzystasz. Możesz, o, a może komuś się marzy, że mu samochód do pełna normalnie zatankować? To można. Znaczy mogę. O, a może nawet ja? Dużo pomysłów można mieć. Możesz marzyć, gościu, o czym tylko chcesz. Także w tym odcinku to by było na tyle. To jest taki wstępny, pilotażowy odcinek programu Połowanie na marzenia. Dziękuję ci bardzo za uwagę, za to, że obejrzałeś pierwszy odcinek Połowanie na marzenia. Mam nadzieję, że zostawiłeś już swój komentarz, swoje marzenie, że udostępniłeś i czekasz na kolejny. A jeśli nie czekasz, albo jeśli czekasz, ale nie chcesz przegapić, to zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, no bo będzie grubo. A mam nadzieję, że naprawdę w tej serii odcinków będziemy mogli zrobić dużo, dużo fajnych rzeczy. W ramach ciekawostki powiem wam jeszcze, że zrobiłem research i taki format, takiego programu, takiego show na taką małą skalę, ale szerszą, jeśli chodzi o serię filmów, nie było. Bo często youtuberzy czy twórcy prezentują swoim widzom loterie jakieś robią, jakieś prezenty dają, jakieś coś, ale tak, żeby poświęcać 100% mocy kanału i 50% przychodów oddawać widzom cyklicznie, nie jednorazowo, to tego jeszcze nie widziałem. I dlatego powstał ten program Połowanie na marzenia. Wiem, że z moimi zasięgami nie będą to jakieś wybitnie wielkie kwoty, natomiast mam nadzieję, że będziemy tak rośli w siłę, że pewnego razu jeden z takich odcinków Połowania na marzenia zarobi takie pieniążki, że nie dosyć, że spełnimy marzenie widza, spełnimy marzenie dwóch widzów, jeszcze oddamy coś charytatywnie, żeby po prostu zacząć budować jakiś dom dziecka, albo wesprzeć dom dziecka, albo w ogóle jakieś osoby potrzebująco chore i tak dalej, to do tego też będziemy dążyć. W programie Połowanie na marzenia nie spełniamy nielegalnych marzeń, także proszę sobie też zanotować i się nie wygłupiać. Alkoholu nie będziemy kupować i innych takich zbędnych używek nikomu sponsorować ten program nie będzie. To tutaj z mojej strony. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i za to, że zrobiłeś to, co zrobiłeś i że jesteś i tak dalej. Trzymaj się, powodzenia w spełnianiu marzeń. Jeśli masz jakieś pytania, to również możesz je zadać, bo tutaj masz mój Instagram, pod którym jestem i cały czas moim widzom zawsze odpisuję. Siema!